Szczęść Boże, witam Was serdecznie. Nazywam się Janusz Chwas, jestem dominikaninem. Mieszkam i pracuję w tej chwili w Poznaniu. Tam jestem głównie duszpasterzem takiej wspólnoty Jerozolima. Jeżeli ktoś z Jerozolimy słucha, to bardzo Was wszystkich pozdrawiam. Rozpoczynamy dzisiaj nasze rekolekcje wielkopostne. W środę popielcową... Usłyszeliśmy w czasie liturgii słowa takie silne wezwanie do nawrócenia. Szczególnie to pierwsze czytanie z proroka Joela o tym mówiło. Słyszeliśmy, jak Bóg mówił: Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem przez post, płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga Waszego. On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Wielki Post. Na pewno jest takim wezwaniem do nawrócenia, czyli do pogłębienia swojej wiary, pogłębienia swojej relacji z Panem Bogiem, jakiegoś umocnienia swojej wiary, jakiegoś może remanentu w swoim życiu. Święty Benedykt ma w regule taką bardzo ciekawą sugestię odnośnie Wielkiego Postu, że zasadniczo to chrześcijanie powinni cały czas żyć na, że tak powiem, na full z pełnym zaangażowaniem w Ewangelię, ale jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni, nie bardzo nam się chce. W związku z tym Pan Bóg nam w swoim miłosierdziu i Kościół w swojej mądrości daje właśnie takie okresy, jak Wielki Poz, że ze szczególną intensywnością jakoś zmagamy swoje serce i swoje człowieczeństwo do tego, żebyśmy się jakoś tam nawracali. Jeżeli mówimy o nawróceniu, to na pewno jednym z najlepszych momentów do tego, żeby wchodzić w tę rzeczywistość nawrócenia, jest przystępowanie do sakramentu spowiedzi. Ten sakrament yy, ma właśnie też między innymi taką nazwę sakrament pokuty albo sakrament nawrócenia. W katechizmie przeczytacie coś takiego, że dlatego się tak nazywa, bo urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie pana Jezusa do nawrócenia i drogę powrotu do ojca, od którego człowiek oddalił się przez grze. Więc jeżeli chrześcijanin myśli o nawróceniu. To moim zdaniem bardzo trudno to sobie jest wyobrazić bez przystępowania do spowiedzi, korzystania z tego sakramentu, który jest no przepięknym, idealnym miejscem do tego, żebyśmy powracali nieustannie do Pana Boga i właśnie urzeczywistniali to wezwanie do nawrócenia. W środę usłyszeliśmy też w tym proroctwie Joela takie ciekawe sformułowanie, Prowokujące, bo Pan Bóg mówi przez proroka: rozdzielajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Wszyscy czujemy, że w naszą wiarę czy w nasze życie religijne wkrada się taki element rutyny, jakiegoś formalizmu, jakiegoś tradycjonalizmu, jakiegoś mechanizmu. Tak możemy przeżywać wiele rzeczy. Wydaje się, że na pewno włącza się to nam w przeżywaniu różnych sakramentów i może szczególnie właśnie sakramentu spowiedzi. Więc te rekolekcje, mam nadzieję, że też będą służyć temu, żebyśmy spowiedzi na przykład nie przeżywali w taki sposób formalny, taki można by powiedzieć jurydyczny, prawny, na przykład tylko na kartkę żebyśmy przychodzili do spowiedzi raz na ruski rok, no bo przecież Kościół każe się wyspowiadać, żebyśmy może nie przeżywali tego sakramentu spowiedzi z przymusu, bo nie ma przymusu spowiedzi, ale żebyśmy spróbowali zobaczyć w tym wielki dar Pana Miłosiernego Boga dla każdego z nas. Jak zauważyliście, nazwałem tę kolekcję i na pewno też dzisiejszy odcinek nazwałem. Takim terminem, który używali starożytni pisarze chrześcijańscy, siostra chrztu. Oni też często wprost mówili, że spowiedź jest jakby drugim chrztem. Dlaczego? Co to oznacza? Co się wydarzyło na chrzcie? Zasadniczo na chrzcie. Dzięki wielkiemu Bożemu miłosierdziu niewiarygodnej interwencji Bożej mocy Bożego miłosierdzia, my yy, przez zanurzenie w męce śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, przede wszystkim zostaliśmy uwolnieni od grzechu, od wszystkich grzechów i skutków i kar związanych z tymi grzechami. Oczywiście w naszym kraju większość ludzi przyjmuje Spowiedź, przepraszam, przyjmuje chrzest jako, jako niemowlęta, jako dzieci, więc tam jest gładzony grzech pierworodny. Ale jeżeli przychodzi do, do sakramentu chrztu człowiek dorosły, który przeżył naście, dziesiąt lat, no to ma cały bagaż różnych doświadczeń, także złych, grzechów. Wszystko w tym sakramencie zostaje zgładzone. Wszystko zostaje odpuszczone, zostajemy w tym sakramencie oczyszczeni, obmyci i uwolnieni. I druga e, ogromna łaska, jakby związana z ty, ze chrztem, to jest to, że w mocy Ducha Świętego zostajemy napełnieni nowym życiem. Teologia nazwie to życiem nadprzyrodzonym. Jezus będzie używał takiego tajemniczego określenia w Ewangelii, jak życie wieczne. To zobaczcie, co się dzieje, że we chrzcie stało się coś takiego, że jakby w tą naszą naturalną naturę. Nat Naturalną naturę, to nasze człowieczeństwo, to naszą powiedzmy, biologiczną naturę zostało nam udzielone czy wszczepione życie nadnaturalne, życie nadprzyrodzone, które pochodzi od, od, od Boga, które daje nam Duch Święty, które jest związane właśnie z naszym dzieciństwem Bożym. Dlatego mówimy, że jesteśmy dziećmi bożymi. I zobaczcie, to uwolnienie od grzechu, to napełnienie życiem Bożym, to stanie się dziećmi Bożymi, to zanurzenie w życiu Bożym, bo od chwili chrztu ja mam też mogę być w komunii w, z Bogiem, mogę być zanurzony w Trójcy Świętej. My to w teologii nazywamy łaską uświęcającą. To wszystko jest jedna wielka łaska, łaska, która daje nam Boże życie, łaska, która nam uświęca, łaska, która nam daje zdolność do komunii z Panem Bogiem. To jest Absolutnie fundamentalny dar i fundamentalna łaska w życiu chrześcijanina, którą powinniśmy rozwijać i troszczyć się o nią całe życie. to nie jest tak, że to przyjęliśmy, tylko że to w nas powinno żyć, to w nas powinno pracować. To jest radykalna łaska, to jest nieodwołalny dar. Mówi się, że w teologii mówi się, że jest wybite, niezatarte znamie sakramentalne, właśnie to. No ale co się dzieje? Chociaż ogarnęło nas tak wielkie Boże Miłosierdzie, ogarnęła nas tak wielka łaska, pozostają w nas to, co Kościół, tradycja, teologia nazwała pewnym zarzewiem grzechu. W każdym z nas, niestety, pomimo tej łaski Chrztu. Pozostaje jakaś skłonność do tego, żeby się buntować, żeby odwracać się od Pana Boga, żeby ranić siebie, ranić innych. Jesteśmy grzesznikami, po prostu jesteśmy grzesznikami i wszyscy upadamy. Dlatego, kochani, Pan Jezus w swoim wielkim miłosierdziu dał nam sakrament spowiedzi. Sakrament Sakrament, który ojcowie nazywali łaską chrztu. Zobaczcie, że siostrą Chrztu ją nazywali. Zobaczcie, że jak to, musi, jak to musi być też piękny i ważny sakrament, że Jezus daje ten sakrament zaraz pierwszego dnia, przy pierwszym spotkaniu, po zmartwychwstaniu, jak się spotkał z apostołami. W Ewangelii Świętego Jana słyszymy, że o wieczorem owego pierwszego dnia Jezus przyszedł, stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Zwróćcie uwagę, że sam ten fakt, że Pan Jezus pierwszą rzeczą, którą robi po, przy spotkaniu e, z apostołami po zmartwychwstaniu, to jest uspokojenie ich, napełnienie pokojem, wylanie na nich ducha świętego i przekazuje im władzę i moc uwalniania nas od grzechów, właśnie w tym sakramencie. W katechizm e, mówi tak: Chrystus ustanowił sakrament pokuty. Dla wszystkich grzeszników w kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu i zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia i odzyskania łaski usprawiedliwienia. No tutaj widzicie, że. że yy, ta, ta, to sformułowanie katechizmowe pokazuje, jak spowiedź jest bardzo powiązana ze chrztem, że człowiek przez grzech ciężki czy grzech śmiertelny może utracić łaskę święcającą. No, powiedzielibyśmy tak, używając może mocnych słów: zabija w sobie życie Boże. Zabija w sobie to dzieciństwo Boże, wygania ze swojego życia Ducha Świętego, no i jest jakby obumarły, jest martwy duchowo. I wtedy zobaczcie, w sakramencie pokuty dokonuje się w pewien sposób wskrzeszenie. Na nowo jest napełnienie Duchem Świętym, na nowo jest napełnienie życiem Bożym i jest uwolnienie od wszelkiego zła. Dlatego Dlatego właśnie ojcowie kościoła nazywali ten sakrament siostrą chrztu albo nazywali ją wręcz drugim chrztem. Bardzo ładnie o tym mówił z jednej Kateches papież Franciszek i zachęcał wszystkich wiernych do tego, żeby starali się właśnie przeżywać spowiedź także w takim kluczu, żeby pamiętać o chrzcie. Aby też y, cieszyć się tą łaską spowiedzią w kontekście chrztu, mówił tak: Sakrament pokuty lub spowiedź jest w istocie jakby drugim chrztem, który zawsze odnosi się do pierwszego, aby go umocnić i odnowić. W tym sensie dzień naszego chrztu jest punktem wyjścia do bardzo pięknej drogi nawrócenia, drogi ku Bogu, drogi, która trwa całe życie. I jest nieustannie wspierana przez sakrament pokuty. Papież Franciszek mówi dalej, dalej tak: Pomyślcie, że kiedy idziemy się wyspowiadać z naszych słabości, z naszych grzechów, idziemy aby prosić Jezusa o przebaczenie, ale idziemy także by odnowić sakrament chrztu poprzez to przebaczenie. To piękne, to tak jakby świętować w każdej spowiedzi dzień chrztu świętego. Spowiedź jest dla ochrzczonych, aby utrzymać w czystości białą szatę naszej godności chrześcijańskiej. To bardzo ładne, słuchajcie, to bardzo ładne. Może warto tak do spowiedzi przychodząc, zawsze myśleć też o tym, że panie, przychodzę odnowić z tobą przymierze chrztu. Chcę odnowić tę komunię. No i jest też taki drugi moment na koniec, jeszcze chciałbym na to zwrócić uwagę, że. Życie chrześcijańskie powinno być y, życiem y, paschalnym. Chrzest wprowadza nas w życie paschy chrzest to jest przejście ze śmierci do życia, z ciemności do światłości. Zobaczcie, i to się dokonało na chrzcie. A zarazem ojcowie, no jeden z takich ojców, święty Grzegorz, mówi, że życie chrześcijańskie jest codziennym chrztem. Myśmy jakby codziennie powinni żyć chrztem, codziennie powinniśmy jakby przychodzić ze śmierci do życia, od łaski do winy. No i na pewno, słuchajcie, korzystanie z sakramentu spowiedzi, przystępowanie regularne do, do sakramentu spowiedzi jest. Właśnie taką okazją do tego, żeby przeżywać swoje życie w sposób paschalny, żeby przechodzić, jak to mówił święty Abroży, od grzechu do życia, od winy do łaski, od zmazy do świętości. Tyle kochani na dzisiaj. Zapraszam za tydzień na kolejny odcinek o sakramencie spowiedzi siostrze Chrztu. To nagranie powstało dzięki wsparciu naszych patronów. Dziękujemy.